Tak oto wygląda maszyna firmy Yoyu model 946D. Takie elementy powinniśmy dostać w pudełku. 4 dociski, 4 dźwignie, śrubki oraz instrukcje. Mamy przed sobą instrukcję. Niestety całość jest w języku chińskim i większość z nas nie zrozumie z niej ani jednego słowa. Podpinamy z tyłu maszyny kabel zasilający. Teraz przystąpimy do zamocowania 4 elementów, które posłużą nam do dociśnięcia ekranu dotykowego do płyty grzewczej. Otwieramy pakiet i wyjmujemy dźwignię dociskową. Umieszczamy ją na płycie grzewczej w takiej oto pozycji. Każda dźwignia dociskowa zostanie przykręcona na 4 śrubki typu Phillips, zwane również śrubkami gwiazdkowymi. Identycznie postępujemy z kolejnymi dźwigniami.
tak powinna wyglądać nasza maszyna z zamontowanymi dźwigniami. Swobodnie powinny odchylać się do tyłu i do przodu. Teraz zamontujemy docisk. Taka powinna być kolejność nakrętek w naszych dociskach. Pokażę teraz dokładnie krok po kroku, jak je zamontować na dźwigniach. Dokręcamy wszystko dokładnie, tak by dociski nie były poluzowane. Postępujemy identycznie ze wszystkimi dociskami. Oczywiście gumki dociskowe muszą być skierowane do wewnętrznej strony płyty grzewczej. Udało nam się złożyć maszynę. Jest ona gotowa do oddzielania szyb od ekranów dotykowych.